Mazowsze jest moją krainą. Pejzaż mazowiecki jest dla mnie pejzażem wymownym. Tam się urodziłem się wśród tych równin mazowieckich i do tej pory one mają na mnie działanie aktywne. Absolutnie to jest dobrze, ponieważ ktoś mógł powiedzieć, że to jest jakieś zawężenie do jakiegoś jednolitego pejzażu, że malarz współczesny raptem mówi o jakimś pejzażu rodzinnym czy jakimś pejzażu genetycznym. Otóż pejzaż jest tą podstawową krainą każdego żyjącego człowieka. Ja w pejzaż, ten rumienny pejzaż mazowiecki, ten może taki nieciekawy, że nie ma tam przepasty gór ani jakichś dolin malowniczych, tylko równina. Ja na ten pejzaż, w ten pejzaż wprowadzam swoje zjawy, swoje kompozycje, swoje, krótko mówiąc, myślenie. I ten pejzaż jest jakby passepartout moich zabiegów twórczych. W te równiny wprowadzam moje sny. Pejzaż ma dla mnie podstawowe znaczenie. Te wszystkie bazie, te wszystkie, oczywiście kwiaty jako takie, w sensie poszczególnym, ja nie maluję tego kwiatka w sensie, powiedzmy, jednostkowym, ale one stwarzają całą poetykę tego pejzażu. One jest epikę tego pejzażu. Ten pejzaż tchnie poezją, swoją własną i moją wewnętrzną poezję. To jest jakby spójność tych dwóch wartości. Nie ma żadnej reguły. Każda pora dla mnie jest wspaniała. Dzisiaj mamy pochmurny dzień, ale spójrz, jak to niebo jest bogate. Jak te chmury kłębiaste, jak one pięknie płyną. Gdyby było słońce, powiedziałbym inaczej. Tak samo pozytywnie. Gdyby była zadymka śnieżna, tak samo byłoby pięknie. Po prostu pejzaż to jest prawda. I w tej prawdzie ja się muszę zmieścić i nałożyć swoje własne widzenie w tej prawdzie pejzażowej. Pejzaż musi być wymowny. Pejzaż jest zjawiskiem niestatycznym, nie pasywnym, tylko dynamicznym. I teraz jak patrzymy na przykład na ten pejzaż, no przecież ta kępa drzew na horyzoncie to jest tajemnica. Przecież tam można sobie wyobrazić różne sytuacje. I na przykład mojego dzika na tyle tej kępy drzew. To niebo pochmurne, piękne, ciężkie nad tą łąką. Można tutaj w nieskończoność komponować, każdy według siebie, oczywiście mówię o malarzach, swoje własne przemyślenia. Pejzaż jest jakby równiną, w którą wprowadzam swoje kompozycje. W tym pejzażu, który jest dla mnie pejzażem wymownym, on stwarza możliwości nieograniczone, ponieważ on nie krępuje mojej wyobraźni. Co mnie najbardziej interesuje w pejzażu? Wszystko, a więc kolor, forma tej kępy drzew na horyzoncie. Nawet tutaj muszę uruchamiać węch i słuch, będąc w tym pejzażu. Ale pejzaż daje mi możliwość zagospodarowania go poprzez moje własne przemyślenia, które już się dzieją w pracowni. Pejzaż jest taką punktem wyjścia do dalszej kompozycji, do dalszego myślenia plastycznego. Tutaj grupuję w tym pejzażu nawet swoje doświadczenia, które dotykają mnie w życiu, to pejzaż daje mi, porządkuje to wszystko w ramach tej ruinnej, horyzontalnej przestrzeni. Idąc w polu gdzieś, jestem czujny jako malarz, czyli wyłapuję momenty, gdzie by tutaj coś mnie załapie. I na przykład widzę gdzieś w pewnym momencie pajęczynę na trzcinie. No to w tym momencie już jestem złapany i to trzeba zanotować jakoś. Aparat też to może zrobić, ale aparat to robi w sposób taki werbalny, dosłowny. A tutaj pomaga, niezwykle pomaga i w tym momencie, i w czasie przyszłym szkic, który daje niedomówienie.
tej sytuacji. I w pracowni taki szkic ma kolosalne znaczenie, ponieważ on uruchamia mi wyobraźnię. Zdjęcie nie. Szkic uruchamia wyobraźnię tego widoku, który godzinę czy dzień temu widziałem. I na tym polega w moim wypadku rola szkicu, że szkice są notatką mojego myślenia. To nie są szkice komunikatywne dla ludzi, że ja je pokazuję jako obiekt odrębny. One są tylko i wyłącznie na mój własny użytek. Czyli szkic łapie chwilę, moment. Tak, łapie w sposób, nie do przecenienia, ponieważ notuje to napięcie aktualne, które za chwilę zniknie. A ten szkic w jakimś sensie, w tym niedomówieniu, notuje to moje zdarzenie. Krytycy mówią, że dobrego malarza poznać po szkicach i po rysunkach, bo wtedy widać jego rękę, wrażliwość, całe jego mistrzostwo widać właśnie w szkicu. Zgadza się, tak. Bo farbą można coś przykryć. Tak, tak, bo szkic to jest niezwykle czuła notacja zdarzenia. Między ręką a myśleniem jest jakaś bezpośredniość. I szkic, jeśli autor jest, że tak powiem, sprawny i ma doświadczenie, to szkic jest niezwykle czułą tkanką notowania tego zdarzenia w pejzażu. A zdarza się, że nie powstaje obraz ze szkicu, że szkic pozostaje szkicem i nigdy... Tak się zdarza, naturalnie, że tak. Czasem bywa tak, że ten szkic albo ta notacja w szkicu jest poprzez różne okoliczności życiowe, no to nawet może być na przestrzeni kilku dni, że jest nieaktualna. Że gdzieś, na przykład ja robiłem szkic, powiedzmy, w ostatnich dniach wiosny, albo powiedzmy, no powiedzmy wiosny, a przychodzi lato, które wprowadza mnie w zupełnie inne rejony nastrojowe, w inne nastroje, rejony psychiczne. I ten szkic już właściwie zbladł, już nie jest istotny. Może kiedyś będziemy, kiedyś go odkopię i kiedyś się przyda, ale w tym momencie on już odszedł. Jak ty tworzysz, jak ty malujesz? Każdy pewnie artysta ma inny sposób pracy, inną metodę, inne podejście. Jak to u ciebie wygląda? Jak ty się zmagasz z tą materią? No to jest pytanie pozornie łatwe, ale dosyć skomplikowane, ponieważ dotyka to istoty mojego losu malarskiego. A więc najgorsza jest sprawa białego płótna. Pokażę wam. O, to jest abstrakcja, nicość. I teraz ten prostokąt biały, bezwzględny, okrutny nawet, bo nie daje żadnych nadziei na załapanie się wyobraźni. I to trzeba to jakoś zagospodarować. Ale jeśli chodzi o mnie, bo ja mówię o sobie, bo nie wiem jak jest z kolegami innymi, to powstanie obrazu polega na jego rodzeniu się jeszcze przedwcześnie. To nie jest proces, że ja podchodzę do tego białego płótna i od razu zasuwam i od razu mi coś wychodzi. Musi być najpierw moment pewnego zaszczepienia wyobraźni, czy związania z rzeczywistością wyobraźni. Więc to musi być tak, że ja to nazwę, ja to ujmę takim słowem, które w tej chwili jest przeklęte. Musi być jakiś rodzaj natchnienia, czyli muszę obraz przez moment zobaczyć. Jego jakiś mglisty zarys, ale muszę zobaczyć atmosferę, klimat i to, co chcę powiedzieć w tym momencie, w tym obrazie. I jak już to zobaczę, to powoli na tym białym płótnie, na tej białej płaszczyźnie, powoli doszukuję się tej pierwszej wizji, szukając kolorem, formą i rysunkiem najpierw. I tak zagęszczam, dokopując się do mojej pierwotnej wyobraźni, do tej wyobraźni, która powoli gdzieś zanika, bo życie ma swoje różne zgrzyty, różne zakręty, hałasy, jakieś problemy i to się czasem oddala, bo to jest, obraz się maluje przez nie jeden dzień, tylko maluje się w jakimś czasokresie, może być i tydzień, i miesiąc, albo i więcej. I w związku z tym ja tę płaszczyznę ciągle atakuję w sensie doszukiwania się mojej pierwotnej wizji. I to na przykład w tym wypadku. Pierwsza wizja to była taka, że gdzieś utrwaliła mi się sprawa łąki, wielkiego nieba i krzaku dzikiej róży. Bo to będzie tytuł. Mam nadzieję, że do tego doprowadzę ten obraz, że on będzie zgodny z moją pierwotną wizją, bo czasem bywa tak, że obraz się niszczy.
że niestety obraz poprowadzi autora zupełnie w innym kierunku, czasem błędnym. I wtedy jest niedobrze, bo obraz panuje nad, to tak jakby byka za rogę albo kto kogo zwycięży. I w tym wypadku mam cichą nadzieję, że ten obraz doprowadzę do momentu tego pierwszego mojego zobaczenia go wyobraźni. To jest tytuł tego obrazu, jak powiadam, to będzie Zapach dzikiej róży. I chcę zrobić atmosferę tego pola, gdzie gdzieś słychać pszczoły, gdzieś słychać bąka, gdzieś słychać szmer wiatrów. To jest oczywiście moja taka pomoc wyobraźni, że sobie tak mówię, że coś słychać. Powinno być słychać w obrazie, ale to są elementy, które mi pomagają, żeby stworzyć ten odrębny własny świat. I to będzie po prostu ta postać, która jakby owad krążyła nad tym krzakiem dzikiej róży. Oczywiście ja mówiąc słowami mówiąc tak werbalnie, to troszeczkę spłaszczam, ponieważ obraz ma swoje własne prawa i ma swoją własną nośność. Nie da się koloru powiedzieć, ani atmosfery dokładnie powiedzieć. Literat może by to sobie poradził. Ale krótko mówiąc, szukam tego klimatu, tej atmosfery, która się zjawiła gdzieś pierwotnie w mojej wyobraźni. Ale kolorami ty właśnie dotykasz takiej bardzo delikatnej, bardzo wrażliwej sfery, że u ciebie kolor bardzo często szalenie gra i stwarza klimat. Naturalnie. U mnie, otóż, nie chodzi o mnie, bo ja mówię o sobie, zaznaczę, bo malarstwo jest nie do ogarnięcia w sensie idealności, że ja wykorzystuję, uważam, że nie ma sensu negować czy odchodzić od różnych środków wyrazu. A więc ja posługuję się i kolorem, i formą, i przestrzenią, i literaturą również. Literatura to się jawi niedobrze, bo kapiście to przeklęte to słowo. W każdym razie jakaś fabuła. I te wszystkie elementy, uważam, są potrzebne, żeby zbudować obraz. Nie widzę żadnego powodu, dla którego miałbym zrezygnować z jednego z tych elementów. Odsłonię ten obraz, żeby to, co mówię, żeby bardziej to uświadomić. To jest obraz może bardziej już wyobrażony, już bardziej sformułowany, w sensie tego, co chciałbym powiedzieć w tym obrazie. Też to polega na uchwyceniu tej tajemnicy tego zdarzenia. To jest prościusieńka sprawa, prościusieńka scena. Kałuża, chłopiec stoi i trzy wierzby takie młode. Ale z tego zdarzenia chcę zrobić misterium. Jakieś zjawisko, które w zasadzie ma swój odrębny, własny język, którego się nie da przełożyć na język literacki. To, co opowiadam, to jest tylko i wyłącznie opowieść od zewnątrz, a nie od tego, co mam cicho nadzieję wyrażę w tym obrazie. To jest szalenie ulotne. Ulotne. Ulotne, efemerycznie ulotne, ale na tym polega również, jeśli chodzi o mnie na przykład, istota mojego myślenia, że łapanie tego, co jest ulotne, czyli łapanie zjawiska. Zjawisko to jest, uważam, słowo ekscytujące. A właśnie taka ulotność niesamowicie potrafi działać na psychikę odbiorcy, na wyobraźnię. No, ja sobie pochlebię i powiem w ten sposób, że na odbiorcę, że to działa na odbiorcę wrażliwego. Są odbiorcy, na których to nie działa. Na nich działa na przykład abstrakcja, albo działa jakaś geometria, a to ich sprawa. Ja adresuję obrazy, przede wszystkim nie adresuję do nikogo, ale jeśli już tak, to do ludzi o szczególnej jakiejś wrażliwości. W pracowni oprócz wielu rzeczy widzę również u ciebie rekwizyty, bażan, czaszka, elementy, które powtarzają się w twoich obrazach. Jak widać, każdy malarz musi mieć coś takiego. Tak, tak. Z tym, że każdy malarz ma rekwizyty na miarę swojego widzenia świata. Malarz, który będzie malował na przykład jakieś sceny przemysłowe, będzie miał rekwizyty jakieś chemiczne, samochodowe, a ja mam rekwizyty moje, czyli czaszka krowia, bażant, kawałek konaru, powiedzmy, jakieś trawy, gniazdka. To są moje rekwizyty, które są
bezpośrednimi elementami natury. I one mi, ja je, nie to, że ja je trzymam po to, żeby je malować, tylko one użyźniają mi wyobraźnię, odświeżają. W trakcie malowania zupełnie z czego innego, to te rekwizyty mają swoją rolę. Użyźniają mi wyobraźnię. To nie jest scena panteistyczna. Ja nie mam stosunku do świata panteistycznego, czyli że rozproszenie bóstwa, że tak powiem, w przyrodzie. Tylko to jest hołd dla brzuski. Zwyczajny mój hołd dla brzuski, który jest pięknym drzewem no, płci żeńskiej, że tak powiem. I to jest cała kwintesencja mojego myślenia o Mazowszu. Skromnym, szarym Mazowszu. Gdyby przyjechał pewnie jakiś Anglik czy Francuz, to powiedziałby pewnie, że Mazowsze to jest w ogóle nudna kraina. Dla mnie ona wypełniona treściami. Ta treść, która się dzieje, jest integralnie związana z pejzażem. To nie jest treść sama dla siebie. To nie jest to, że jacyś ludziki sobie przyszli i ja coś opowiadam o jakimś zdarzeniu. To nie jest scena rodzajowa, to jest scena symboliczna. Postać i pejzaż, światło i dźwięk i kolor to są elementy obrazu, jednorodne elementy obrazu. I ta postać spełnia rolę, że tak powiem, dwojako, a więc buduje mi obraz, ten skos, który jest potrzebny w tym surowym pejzażu, ziemia i niebo, w
tym horyzoncie, to ten skos ma kapitalne znaczenie plastyczne, plastyczne, kompozycyjne. A jednocześnie jest to żywa kobieta, sen, kto śpi. Ale to nie jest scena rodzajowa, że ja chciałem zanotować sen jako taki, że sobie kobietka śpi, albo tam kobietka na przykład obiera ziemniaki. To nie o to mi chodzi. Ten sen ma jakby podwojony sens. To jest taki sen o życiu, to jest sen pejzażu, to jest sen o pejzażu, to jest sen o przestrzeni. To nie jest sen pani Kowalskiej. Tak bym to sformułował. To jest taki, to jest też pejzaż, zwyczajny pejzaż, wzgórze, ślimak i słońce zachodzące. Ale ten ślimak, jak jest związek ślimaka, tej kałuży i tego słońca? To są elementy, które są, mają coś wspólnego. Czyli to jest taki mały kosmos. W tym zwyczajnym, szarym pejzażu, przecież to jest pejzaż pozbawiony jakiegoś bogactwa roślinnego. To jest szary, zwyczajny pejzaż, ale on ma swoją wymowę, takiej nostalgii, opowieści o przestrzeni i ta jedność elementów. Słońce, które jest w materii swojej zupełnie inne od ślimaka, kałuża, a w tym obrazie one spełniają funkcje jednorodne. Tak jest zbudowany ten pejzaż. Thank you.
ta cała tematyka obrazu, ta cała epika tego obrazu jest jednorodna z całością, jest jednorodna z nastrojem, z tym romantyzmem, o którym wspomniałeś, z przekazem estetycznym i nawet z budową obrazu, bo ten obraz jest zbudowany również według pewnej konstrukcji, ale wszystko to jest podrzędną wartością. Naczelną wartością u mnie, w moim malarstwie, jest nastrój. Nastrój obrazu. Na przykład ten obraz weźmy. Ten obraz ma jakby dwie warstwy. Warstwę fabularną, taką literacką, i warstwę obrazu, a więc on jest zbudowany według pewnego reżimu, więc poziom i pion i poziom. To jest ta konstrukcja obrazu, buduje inne treści, inne wartości, a więc poetykę tego zdarzenia. Już pomijając to, że ta Salome to jest mój bardzo luźna interpretacja tej Salome biblijnej. Ale to jest, działa mi na wyobraźnię, na imaginację. Salome, czyli to jest jakaś opowieść o, jakaś smutna opowieść plądana w pejzażu mazowieckim. To jest taka interpretacja tegoż tematu.